Dzień dobry. Nazywam się Ewa Petrykiewicz i jestem dyrektorem Liceum Polonijnego Kolegium Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Przed 2 tygodniami w ramach akcji www.takasytuacja.info zaapelowałam o wsparcie idei powrotu młodych Polaków ze wschodu, z Kresów do naszej ojczyzny. Zaapelowałam też o wsparcie i pomoc dla naszej szkoły. By od września uczniowie mogli kontynuować naukę w szkole, musimy zapłacić 91 548 zł zaległych faktur za wyżywienie uczniów w maju i w czerwcu. Dzięki Państwa wielkoduszności dzisiaj licznik pokazuje 51% zebranych środków. To naprawdę bardzo wiele. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za tę hojność. Co nas bardzo cieszy, że do akcji włączają się nie tylko osoby prywatne, ale także stowarzyszenia czy grupy kibiców. Wczoraj na rzecz akcji firma Służ Polonia, produkująca odzież patriotyczną, przekazała 5 koszulek. I w związku z tym chciałabym Państwa zachęcić do zrobienia zdjęcia z napisem „Dlaczego warto wspierać Polaków z Kresów?”. Osobom, które będą miały największą liczbę polubień postu, przekażemy patriotyczne koszulki. Warto pomagać młodym Polakom ze wschodu. To nie tylko zdolni rodacy, bliscy nam mentalnie i kulturowo. To przyszli obywatele naszego kraju, którzy tu chcą żyć, założyć rodzinę, pracować, płacić podatki. Razem z Państwem, przyjaciółmi i dobroczyńcami otwieramy dziś dla nich szeroko drzwi i mówimy: witajcie w domu. Zdarzyła się taka sytuacja i za to bardzo Państwu dziękuję.